00. W sobotę 17 września spod Gemini Park w Bielsku Białej ruszył rodzinny rajd cztery koła napędzane rodziną. Rajd Cztery Koła miał za zadanie nagłośnić akcję Nie wypada nie pomagać, działającą na rzecz Szpitala Pediatrycznego w Bielsku Białej. Nigdy nie odmawiam. Wsiadam w samochód, helikopter, cokolwiek i lecę, dlatego że jeżeli pomagamy dzieciom, to pomagamy sobie samym. Dzieci są najważniejsze i trzeba wszystko zrobić, żeby im było fajniej, lepiej. Jesteśmy fanami motoryzacji z synami, także robiliśmy wszystkie konkurencje i jak podglądaliśmy, czasy nie było najgorzej. Mieliśmy zawsze jakiś plan, patent na to, jak na przykład chodzić z zawiązanymi nogami i tak dalej. Zapytałam się Moniki, jak mogę jej pomóc w zbieraniu funduszy na nasz szpital pediatryczny. Idea samego rajdu powstała dokładnie na 9 piętrze, na balkonie. Właściwie lista zamknięta była już 3 tygodnie przed rozpoczęciem rajdu i myślę, że gdyby starczyło nam tylko dnia, to ekip byłoby dużo więcej niż 40. Ej, gdzie teraz jedziemy? Książę, gdzie teraz jedziemy? Merido, jaki teraz cel? Prosto jedziemy, a potem skręcamy na prawo koło tego hotelu Ibis. Wygrywa rodzina, która zebrała najwięcej punktów. Nagroda dla takiej rodziny jest o wartości aż 5,5 tysiąca złotych. Jak się wasza drużyna nazywa? Tutaj pancerni i pies, pies jest w aucie. Okej, okay, no to powodzenia. Dziękuję. Taki sam, tak? Czekajcie. Jeszcze szukamy, szukamy tu. A major to jest? To jest nasz pies. Który to już punkt? Drugi chyba. Okej. Okay. Przede wszystkim to jest wysiłek rodziny dla dzieci. Wysiłek rodzin dla dzieci. To ma największe znaczenie i największą wartość, żeby dzieciaki czuły od samego początku, że coś wspólnie robimy dla innych. Szczególnie dla tych, którzy się przecież sami sobie nie poradzą. Którzy sami sobie w życiu nie utorują drogi, którym trzeba pomóc, żeby znaleźli swoje miejsce i żeby dostali szansę. Jak się trafiają ludzie, na przykład tacy jak Iwona, którzy przychodzą i pytają, jak ci pomóc przy tej akcji i pada taki pomysł o zorganizowania rajdu, no to z tego się nie da nie skorzystać. Jedyne, jakie warunki ja postawiłam, to że muszą te rodziny jechać z dziećmi i że musi to jechać dla szpitala pediatrycznego i to mnie napędziło do działania. Jakby to dało mi skrzydeł i znalazłam dodatkowe siły, żeby to zorganizować. Ponieważ w pierwszym roku, jak pani Monika przyszła i powiedziała, nie wypada nie pomagać, chodziło głównie o to, żeby poprawić warunki pobytu rodziców z dziećmi w szpitalu. No i po tej akcji byliśmy w stanie zakupić ponad 50 takich krzesło-łóżek, na których w ciągu dnia można dość wygodnie siedzieć, a w nocy rodzice mogą spać przy dzieciach. Ten rajd był taką formą rozgłoszenia, nagłośnienia akcji Nie wypada nie pomagać. To jest główny cel rajdów. One się będą odbywały co roku właśnie po to, żeby nagłośnić, że w kwietniu mamy znowu kolejną edycję Nie wypada nie pomagać. Czyli teraz możemy wyznaczyć sobie jedną osobę do pomocy. Ta osoba, którą wyznaczyliśmy sobie do pomocy, może dzwonić na pogotowie.
ludzi, wszyscy się dobrze bawią. To jest bardzo fajna zabawa, szczególnie dla naszego tutaj dziecka Kostusia. No i bardzo szlachetny cel. Rodzinka.pl. O rajdzie dowiedzieliśmy się z Facebooka. Wieści do domu przyniósł mąż. Mąż nas zapisał, zadeklarował. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem w ogóle całego przedsięwzięcia. Wydaje mi się, że opinia o szpitalu nie jest najgorsza, ale pieniędzy, żeby zabezpieczyć wszystkie potrzeby pozamedyczne, niestety nam brakuje. Ja, tutaj mama tego kochanego brzdąca po prostu wymyśliła piękne hasło, spaliła nas. Na najpiękniejszy uśmiech rodziny wygrały Jacki Placki. Wesołe psiaki. Brawa dla nich. Trzecie miejsce. Ciak-ciaki. Brawo. Drugie miejsce zajęła ekipa czterej tancerni. Yeah! My jesteśmy tylko jakąś małą częścią, małym dodatkiem do tego, żeby gdzieś urozmaicić to, co się tutaj wydarzyło i dołożyć po prostu swój grosz do tego wszystkiego, żeby pomóc. Przecież dobrze wiem, jak smakuje łzy. Od dzisiaj będę tam, gdzie jesteś ty. Dzisiaj tu, jutro tam. Już od teraz moje szczęście Rajd 4 koła napędzane rodziną promował akcję charytatywną Nie wypada nie pomagać. Bal charytatywny odbędzie się 21 kwietnia 2017 roku. Już teraz na bal zapraszamy osoby gotowe podzielić się z potrzebującymi. Więcej na temat rajdu oraz na temat balu i inicjatywy Nie wypada nie pomagać znajdziecie na Facebooku. Pokaż, na co cię stać. Słuchaj. Już pod koniec dnia widzę obraz swój. Widzę miejsca, w których był. Widzę ruch dwóch. Już pod koniec dnia puste szklanki dźwięk. Kolejny przyszłoroczny rajd odbędzie się 24 czerwca. Miejsce startu owiane jest jeszcze tajemnicą. Za to meta będzie zlokalizowana na terenie podbeskidzkiej gali Liskopolu. Tam zostaną ogłoszone wyniki rajdu, a wszyscy uczestnicy wezmą udział w koncercie.